Cześć, tu Bork. I MFX. Retrogralnia i witamy w kolejnym odcinku naszego popkulturalnego cyklu Weź Przewiń. Co dzisiaj, Michał, mamy na tapecie? Na tapecie mamy film, który wiem, że wiele osób na niego oczekiwało, bo padał gdzieś tam w komentarzach. I jest to film z jednym z naszych ulubionych aktorów, oczywiście, kultowym Arnoldem Schwarzeneggerem, który wraca. Mówimy o Pamięci Absolutnej z 90 roku. Tak, to jest jeden z takich bardzo kultowych filmów z początku lat 90. Soczyste kino science fiction, takie ciężkie. No, ale też bardzo satysfakcjonujące. Tak, i efektowne. Samo patrzenie na film sprawia przyjemność, bo widać, jak ten film jest dopracowany. To jest ten moment w historii kina, w którym wszystkie te technologie, które jeszcze nie były komputerowe, były już tak dopracowane, że realizatorzy wiedzieli, co chcą osiągnąć, wiedzieli, co jest możliwe i to, co jest dla nich możliwe, potrafili wykonać perfekcyjnie. I w tym filmie to widać. To jest ten szczyt technologii praktycznej, ale praktycznej w znaczeniu te różne tam, kurde, animatronika, jakieś rzutowanie obrazu na ekran gdzieś tam z tyłu. Niekomputerowe i dzięki temu ten film się zestarzał bardzo dobrze. Efekty są naprawdę niesamowite, do tej pory się je dobrze ogląda, chociaż jest kilka efektów w tym filmie, które uważam, że dalej wyglądają dobrze, ale są takie trochę, jak ktoś mówi, uncanny valley, bo mają trochę dziwne pomysły na siebie, o tym jeszcze powiem. I podejrzewam, Michał, że film ten widziałeś gdzie? Widziałem ten film w Polsacie, jak wiele osób. Nie widziałem tego nigdy w VHS-ie, ale na Polsacie leciał i leciał dosyć często. Nie leciał super często, to nie Książę w Nowym Jorku, który leciał mega często, jak Polsat kiedyś puścił 2 tygodnie pod rząd, bo im się coś pomotało, ale leciał i tam właśnie to oglądałem. Rzeczywiście, z tego co pamiętam, to Total Recall, bo tak się nazywa ten film po angielsku, to on bardzo często leciał. To jest film, który musiałem obejrzeć no dobre z 10, jeśli nie kilkanaście razy, to jeszcze przed erą streamingu. A na VHS rzeczywiście tego nie wypożyczałem, bo po co miałem go wypożyczać, jak on ciągle leciał. Total Recall był oparty na... Na takim opowiadaniu Filipa K. Dicka, które nazywa się po polsku, przypomnijmy to panu Hurtowo. Jest bardzo króciutkie opowiadanie, to jest kilkanaście stron dosłownie. I to jest przykład jednego chyba z wielu filmów science fiction opartych na tych krótkich opowiadaniach. Tak, bardzo często brano opowiadania i nie tyle adaptowano je, co rozwijano ten pomysł. I ten film właśnie taki jest, to jeszcze powiemy na końcu. Jeszcze kiedyś. Później zrobiono jego uspółcześnioną, smutną wersję. Tak. Był też taki trochę serial science fiction oparty. Był, który był na kilku różnych pomysłach innych Dicka, między innymi Blade Runnerze też. Blade Runner 2070 coś tam, czy Total Recall 2070. Właśnie, on nazywał się Total Recall, ale totalnie wyglądał jak Blade Runner, więc to była dosyć ciekawa. Tak, był Android, był detektyw, jego partner chyba Android. Ciekawy serial. Zupełnie ciekawy serial, którego nie obejrzałem, a w sumie fajnie by było. No. Pomyśl sobie, że też go widziałem tylko parę odcinków, bo one się jakieś tam, kurde, kanale typu RTL 154. I w porach, gdzie wszyscy byli w szkole. Tak. Więc taki trochę ukryty serial. Także Total Recall, hit telewizyjny. No i co? No, przejdźmy do mięsa. No. Przejdźmy do mięsa, a mięso będzie, ponieważ reżyseria Paul Verhoeven. Ten reżyser, który dał nam Robocopa jedynkę, a później jeszcze dał nam tych Żołnierzy Kosmosu, Starship Troopers. Więc to jest człowiek, który lubuje się w dużych dawkach przemocy oraz w przebijaniu ludziom twarzy różnymi przedmiotami, co w tym filmie też się zdarzy i to nieraz. Także będzie przemoc, krew, więcej przemocy, trochę bezsensownej przemocy i jeszcze trochę więcej bezsensownej przemocy. No i można powiedzieć, że film też się już zaczyna od takiej ostrej sceny, ale przedtem napisy. Przedtem napisy, a napisy są przepiękne. To jest jeden z tych filmów, na których nigdy nie przewijam napisów początkowych, mimo że nic się nie dzieje. Jedyne co się dzieje, to napisy się pojawiają, a potem spływają z takim optycznym, fajnie wymyślonym efektem, jako taka lawa. Czyli robią się z nich takie bardzo fajne smugi, nakładają się. Muzyka przy okazji Jerry Goldsmith, gościu, który pisał muzykę do Star Treka, praktycznie wszystkich współczesnych Star Treków. Teraz już nie żyje, ale dopóki żył, to pisał od, nie wiem czy od tego pierwszego filmu, ale jeśli myślisz o współczesnym Star Treku i Jerry Goldsmith jeszcze żył, to Jerry Goldsmith robił tę muzykę. Może rzeczywiście. Enterprise miał taką wiadomo piosenkę. No rzeczywiście ta muzyka taka jest trochę wysokie, takie high science fiction. Jerry Goldsmith był postrzegany jako taki trochę bardziej budżetowy John Williams. Przyznam ci się, że jak ten film oglądałem teraz przedwczoraj na Prime Video, to chyba pierwszy raz w życiu obejrzałem jego czołówkę. Jestem przekonany, że widziałem ten film wiele razy, jestem przekonany, że widziałem go od pierwszej sceny, ale czołówki no, nigdy nie widziałem.
I to pewnie chodziło o to, że w tym momencie jeszcze się, jak leciała czołówka, to się szło do kuchni po... Bardzo często to jest problem, stały problem filmów, które leciały w telewizji, które każdy oglądał w telewizji, a nikt nie brał ich na VHS-ie, bo ciągle były w telewizji. Wielu ludzi do dziś nie oglądało początku samych swoich, wiem po sobie. Bardzo późno obejrzałem, jak się zaczynają sami swoje, tak. Że to jest taka świetna prawda narracyjna. Michał, film leci, już idę. Może nie powinienem tego mówić, tak. Bo spoileruję początek filmu. Bo tak. Wiele ludzi nie oglądało, może chcieliby obejrzeć, nie będę sami nic mówił. Sami swoje i tam chyba... To jest taka klamra narracyjna, bardzo fajna zresztą. Tak. Bardzo fajnie, bardzo nowocześnie skonstruowany film. Także co, napisy bardzo ładne, fajny glow, nawiązujący chyba do końcówki filmu, ale też jakoś może niekoniecznie w 100%, a potem jest scena, wchodzi Arnie. No. Wchodzi Arnie, ale wchodzi Arnie nie tak jak zwykle, tylko Arnie jest w otoczeniu no, nieprzyjaznym, ponieważ Arnie jest na Marsie. Dwie postacie, ściśle mówiąc, najpierw widzimy z dalekiego kąta, dwie postacie idą po marsjańskim pejzażu, po takich górach i kanionach. Wychodzą na skraj takiej przepaści i widzimy, że jedna z tych postaci to jest Arnie, widzimy przez hełm, drugiej postaci to jest jakaś kobieta, której nie znamy. A potem Arnoldowi powija się noga niestety, coś czego Arnold prawie nigdy nie robi, a tutaj proszę, Arnoldowi powinęła się noga, Arnie spada, niestety tłuczą się hełm, a potem widzimy, jak Arnie podlega dekompresji. I to jest ta scena pierwsza, która nam pokazuje, jak ten film mniej więcej będzie wyglądał. Ponieważ no, tutaj efekty dotyczące, wszystkie dotyczące czegokolwiek animatronicznego robił nasz ulubieniec Roboty. Czyli ten człowiek, który robił The Thing, a wcześniej robił Robocopa i wiele innych efektów, w których trzeba było zasymulować, na przykład odwzorować mechanicznie ludzką twarz. I tutaj mamy ludzką twarz Arnolda, której najpierw rozszerzają się oczy, potem wychodzą z orbit i ujęcie urywa się. I to jest bardzo creepy ujęcie, bo tam te oczy temu Arniemu biednemu to... Powiedziałbym, że na pół metra wychodzą, ale to trochę przesada, ale wychodzą mu na dobre, kurde, 25, jeśli nie 30 centymetrów. I no jest to trochę przerażające. W tym momencie przerażające jest to, że na początku nic nam nie sugeruje, że to coś, co widzimy, to jest mechaniczny Arnold, tylko robotnik zrobił to tak świetnie, że na początku jakby nie mamy podstaw uważać, że to jest cokolwiek innego niż prawdziwy Arnold. Dopóki nie zaczynał się rozszerzać język i zaczynają wychodzić te oczy i robi się takie szpiste, blade i robi się to przerażające, bo widzimy perfekcyjnego, normalnego Arnolda, zmieniającego się w kogoś na granicy śmierci z dekompresji. Więc przerażający motyw, zwłaszcza właśnie dlatego, że on się dzieje tak powoli i nie nagle. Nie? Jakby było nagle, to byśmy się może przestraszyli, ale nie przerazili. Tak. Ta scena się ciągnie tam co dobre pół minuty. Czuć, że to długo jest, to prawda. Jest to, może rzeczywiście nie siedziałem z zegarkiem, ale czuć, że to się... Że to jest, nie jest to scena błyskawiczna. Tak. Znaczący kawałek czasu i to jest trochę przesadzone, bo oglądałem się jakichś filmów naukowych, pseudonaukowych, powiedzmy, pseudonaukowych, w których mówiono, że tak aż bardzo człowiekowi się krzywda nie dzieje. No człowiek musiałby być balonem, żeby coś takiego się stało, a nie tak, jest. Tak, tak. No i człowiek nie ma spężynek na oczach takich, żeby tutaj wychodzą, więc jest to, tak powiem, reżyser jest... Jest to licencja poetycka. Lubuje się reżyser w takich rzeczach, w końcu to ma być ta przemoc, która nas swoją soczystością aż raduje, tak? Powiedzmy, mamy się radować z tej... Na razie ma nas przerazić i Arnie ulega dekompresji, ale nie widzimy jak umiera, ponieważ Arnie się budzi. To wszystko było snem, Arnie budzi się w łóżku, obok jest jego żona Sharon Stone, zupełnie wtedy nieznana aktorka. Arnie się budzi, przerażony i żona się pyta, co ci się śniło? Znowu ci się śnił Mars, to nie? Tobie się ciągle śni Mars, znowu ci się śni ten Mars. No i Arnie przy śniadaniu mówi, kurczę, polećmy na tego Marsa. Arnie chce polecieć na Marsa. Nigdzie nie jest jeszcze zasugerowany, dlaczego chce Arnie lecieć na Marsa. Zawsze na Marsie nic nie ma, tylko pustynia w zasadzie. Nawet jest taki moment, że Arnie ogląda wiadomości, bardzo fajny kawałek science fiction. Kolejny podpis Verhoevena zresztą, wiadomości w telewizji. Wiadomości w telewizji, w których to mówią, że na Marsie znowu rozruba. Zamieszki są, buntują się robotnicy w kopalniach. Tak, buntują się niewolnicy w kopalniach. Kolonia marsjańska chce się niby uzależnić, ale w końcu ona została wbudowana za pieniądze. Tam jest dosyć ciekawe lore, to sobie przewinąłem. Istnieją coś takiego jak blok północny i blok południowy. Ameryka jest w tym północnym i oni mówią, że myśmy te kopalnie zbudowali, sfinansowaliśmy je, założyliśmy je, nie oddamy ich teraz. Ponieważ tam się wydobywa coś, co się nazywa turbinium i turbinium jest potrzebne na wojnę, bo jeszcze przy okazji trwa jakaś wojna, o której w ogóle nikt nic nie mówi, ale trwa jakaś wojna, prawdopodobnie z tym drugim blokiem i ten surowiec jest potrzebny do tej wojny. I tam jest taki świetny moment, kiedy tam speaker czy speakerka mówi, że udało się to rozwiązać, ten problem z minimalną ilością siły strat w ludziach i w tym momencie widzimy, jak żołnierze z karabinów rozwalają. Tak, wyciągnięci ze Starship Troopers tak naprawdę. Rozwalają jakieś niewinnych ludzi, górników. Tak, minimalna ilość krwi. Czyli minimalna ilość rozlewu krwi. I w tym momencie ten Schwarzenegger, który sobie tam zjada jakieś śniadanko, mówi,
Polećmy na Marsa, tam jest tak ślicznie. Tak, tam jest ślicznie. No. Słyszałem, że jest pięknie. Polećmy na Marsa. Jeszcze jest pokazany na ekranie gubernator, czy zarządca tej kolonii, niejaki Cohagen, którego gra Ronnie Cox, czyli ten wiceprezes z Robocopa 1. Przypadek? Dick Jones. Przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę. Ale sprawdza się po raz drugi w podobnej roli. Jeszcze ważną informacją jest to, że ta Sharon Stone, nawet nie mam tego pojęcia, jak ona ma na imię. Lori, ale nazwisko, Lori Quaid. A to jest pewnie nieprawdziwe imię. To się jeszcze podejrzewam, że być może nie. Ona jeszcze mówi, jak on o tym Marsie mówi w tym łóżku, to ona jeszcze mówi, co znowu ci śniła ta kobieta. Znowu jakaś kobieta tutaj. Znowu ci jakaś kobieta śniła, wiesz, masz mi tutaj, kurde, taka jestem piękna i urocza, tobie jakieś kobiety śnią. A na to Arnold, no co ty, to jest tylko tam sen, nie przejmuj się. To jest bardzo ważne, że ciągle śni mu się też ta sama dziewczyna. O której powiedział żonie, bo to uczciwy gość. Uczciwy gość, no i idzie do swojej roboty. Jego robota polega na kuciu młotem pneumatycznym w skale, ponieważ pracuje w jakiejś budowlance na budowie. Kują pewnie jakieś tam fundamenty czy cokolwiek. Jego kumplem w pracy jest generyczny aktor z lat 90. Jeśli trzeba było zagrać kogokolwiek, kto jest włoskim Amerykaninem, to jest właśnie ten koleś. Ja tego ziomka pamiętam z tuzina filmów, nie mam żadnego pojęcia, jak on się nazywa. To jest dokładnie generyczny Costanza czy jakoś tak jakieś nazwisko. Ale on grał we wszystkich filmach, kurde, ziomka z Włoch takiego. Dokładnie, bo on jest oryginalny, gościu ma oryginalny nowojorski włoski akcent i gra włoskiego Amerykanina, gra absolutnie w każdym. To jest generyczny aktor trzecioplanowy z lat 90., ponieważ generycznego aktora trzecioplanowego z lat 80. Arnie zastrzelił w Terminatorze 1. To był ten gościu, który sprzedawał broń w sklepie. No i Arnie mu wspomina, że przed chwilą słyszał reklamę w metrze Total Recall, czyli firmy, która implantuje nam wspomnienia, do głowy wspomnienia z wakacji. Ponieważ reklama mówi, że jeśli chciałbyś zawsze gdzieś polecieć, albo coś zobaczyć, albo coś zrobić, ale nie możesz, bo cię nie stać, albo cokolwiek. Czasu nie masz, cokolwiek. To możesz przyjść do nas, bo mamy coś dużo lepszego. Wsadzimy ci do głowy wspomnienia i wrócisz i będziesz uważał, że tam byłeś. Tak, a ten Super Mario, czyli ten nasz Włoch, on w sumie mógłby grać Super Mario, mi się wydaje, bez żadnego problemu. On mówi, no co ty, nie chodź do Total Recall, mój tam kolega poszedł i mu kurde mózg spaliło. Tak, spaliło i lobotomia i w ogóle wszystko i namieszali mu w głowie, nie idź tam człowieku. Nie idź tam człowieku, może i nie pójdę, ale niestety idzie. Ale niestety idzie, ponieważ już miał w głowie ten plan, żeby pójść do tej agencji. Tam go przyjmuje taki bardzo tutaj miły dla klientów handlowiec, jak każdy handlowiec. I oferujemy rozmaite pakiety. I może nie wiem, może tutaj dno oceanu, może jakieś głębiny, może nie wiem, pierścienie Saturna coś. Pierścienie Saturna są najlepsze. Ja bym na Marsa poleciał. On na to nie, Marsa, no na Marsa, gdzie nie, pan tam nic nie ma, tam ten, tam jest nie, tylko nie, kurde. Mars to może nie, to może nie Mars. Ja chcę na Marsa. No dobra, to klient nasz pan, można na Marsa. A jeszcze się go pyta Arnie, czy to prawda z tą lobotomią, a ten koleś za bardzo nie zaprzecza. On mówi coś takiego, że dawno, to było dawno, technologia poszła do przodu, rozwiązaliśmy te problemy. To było dawno, już się raczej nie zdarza. Tak, już się raczej zazwyczaj nie zdarza. I proponuje mu, kurde, taką, on tam mu mówi... W 6 przypadkach na 10 działa za każdym razem. On tam mu mówi, powiedzmy, to za tysiaka jest ten pakiet minimum, ale jak pan dorzuci tutaj, kurde, jeszcze 300, to mamy nową specjalną ofertę, bo po co zawsze na wakacje jechać jako smutny sam człowiek, po co ma jechać, jak może pojechać jak jakiś, kurde, ktoś inny. I tu mamy do wyboru różne rzeczy, wielki sportowiec, milioner playboy albo superagent. Ja tutaj ten, Arnie mówi superagent. Agent, tajny agent, leci z tajną misją. I ktoś mówi, tutaj w pakiecie są różne fajne rzeczy, jedzie pan jako super agent, miejsce w hotelu, wszystko i w wspomnieniach ma pan, jak pan zdobył piękną kobietę i ratuje planetę. Jeszcze mu dokładnie wspomina całą fabułę. Dokładnie w tym momencie gościu opowiada całą fabułę filmu. Poleci pan tam, zdobędzie piękną kobietę, odkryje tajemnicę, zobaczy pan artefakty obcych i uratuje pan całą planetę. Mówi coś takiego, że nie chce tutaj spoilerować, ale coś będzie obcych. Będzie coś obcych. On mówi, że jesteśmy tutaj na bieżąco, też oglądamy telewizję. Tak, bo w telewizji mówiono, że podobnie coś tam. Dopiero to odkryli. To jest przy okazji nawiązanie do tych piramid i twarzy, które wtedy znaleziono na Marsie. To było dosłownie... Wtedy w telewizji, dosyć duże, bo to się pojawia w kilku różnych rzeczach. Na przykład w grze Zach McCracken się pojawia przygodowca. Tak, bo tam na tym marsie właśnie w tym miejscu jest ta piramida z tą twarzą, tam właśnie niby odkopali, tam kopią i tam niby coś znaleziono, ale to są tylko... Twarze nie ma, filmy, ale piramida jest. Tak, i tylko są pogłoski w tej telewizji śniadaniowej tamtej, że tam coś znaleziono. No i co, Arnie mówi, no to kurde, rzucę też. Jedziemy. Tam go biorą, podpinają pod taką kurde maszynę.
skrzyżowanie jakiegoś, kurde, przyspieszacza cząsteczek z wielkim magnesem. No jest ten, wygląda jak... Nawet całkiem ten, ciekawie wygląda. No, rezonans magnetyczny. No, w sumie fakt. Przypinają go. Zapinają taki gigantyczny pasy, żeby się nie wyrwał i ten technik mówi, spokojnie, tu się prawie nigdy nic nie sypie. No, to dokładnie. Jeszcze każą mu powypełniać formularz. I w tym formularzu jest dokładnie, co, jakie on tam ma preferencje. Czy chce poznać kobietę, jak ona ma wyglądać. I on tu mówi atletyczna, czarne włosy i tak dalej. I na ekranie się pojawia bohaterka i to jest... Arnie jakby tego nie zauważył, ale to jest dokładnie ta osoba, którą widział we śnie. Na ekranie się pojawia dokładnie ta sama osoba, która później spotyka. Nie podobna, ale ta sama. To jest według mnie ważne. Dokładnie. To jest według mnie ważne. I co? No i ziomek wychodzi, ten szefu, idzie do kolejnego klienta, po chwili, kurde, słychać jakieś takie... Dobija się ta sekretarka tam. Tak. Do tego, że tu się coś sypie, chodź tu coś sypie. Coś tu się sypie, znowu ten mamy, ona coś tam mówi. Znowu mamy tutaj jakieś, nie wiem, przelanie, coś, to jakieś nazwy rzuca. To jest z opowiadania, może nie chcę spoilerować, to jest z opowiadania i to wiele momentów z opowiadania tutaj się pojawia. Oni mają coś takiego jak memory cap, czyli ograniczenie tych. W opowiadaniu jest fajny moment, bo on tam pracuje nie na budowie, tylko w biurze, bo nikt chyba nie uwierzyłby, że Arnie mógłby pracować w biurze. No, ten bohater w opowiadaniu pracuje w biurze i mówią, co jest, no, skończyła wam się pamięć, to skasujcie 2 tygodnie, gościu w biurze pracuje, to zamarzcie 2 tygodnie, w tym czasie będzie na tym urlopie na Marsie. Nie? Co on tam straci, nic nie straci. No, ale to nie o to chodzi, nie? Ponieważ nastąpiła kolizja i to już jest w filmie. Wracamy do filmu. Nastąpiła jakaś taka... Chodzi o to, że wszystko wskazuje na to, że on już był na Marsie. Tak. I to w jakiś sposób koliduje i nachodzi na siebie. I on tam, się wyrywa i krzyczy, spaliliście moją przykrywkę. Dokładnie, teraz tam, wydaliście mnie. Oni tego tam, kurde, łapią. Wbijają mu, kurde, tak, milion dawek uspokajacza. Mówią, kurde, zrypaliśmy, skasujmy mu pamięć dzisiejszą, wyrzućmy go pod dom. Biorą go. Wrzućmy go do taksówki, tak. Oddam mu tutaj pieniądze. To też jest z opowiadania, też dostał połowę pieniędzy w kopercie do kieszeni. Oddamy mu pieniądze i zapomnimy o wszystkim. Im mniej będziemy mieszać w tej głowie, tym lepiej jest dla wszystkich. Zostawiamy to tak, jak jest. No, także Arnie się budzi pod chatą właściwie, wychodząc w taksówce, w której taki ziomek, taki robot kieruje taksówką. Robota gra Robert Picardo, czyli doktor z Voyagera, ale jest tylko głosem, chociaż ta twarz jest dosyć podobna do niego. Tak, miały wyglądać w przyszłości samojeżdżące taksówki. Miały mieć robotycznych ziomków z przodu siedzących. Które wyglądają jak z lat 30. No, tak jak trochę koleś, co windą kieruje. No, coś takiego. Windą kieruje, no tak mniej więcej. No i on wychodzi i spotyka przed domem swoim, tego swojego kumpla z pracy. No, w metrze, w stacji metra. Nieistotne, po drodze. Po drodze w każdym razie go spotyka. Ej, co ty tam? Co ty? Mówiłem ci, żebyś nie szedł do Ricoh, ale poszedłeś do Ricoh, miałeś nie iść do Ricoh. Przecież to są rzeźnicy, nie iść tam. No, mówi, poszedłem? Nie pamiętam, chyba poszedłem. No, on do końca nie wie. Mówi, chodź, idziemy na piwo, a za rogu wychodzi K6 banitów. Takich typowych. Który przyprowadził ten jego ziomek i mają gany. Mówią, kurwa, to teraz przegrałeś. Teraz, no niestety, musimy cię zlikwidować. Znaczy, nawet nie jestem do końca przekonany, że oni go chcą w tym momencie jeszcze zlikwidować. Bo ja w sumie nie mówię, że chcą go zlikwidować, tylko coś chcą z nim zrobić. Mi się wydaje, że tutaj jeszcze nie do końca jest powiedziane, że chcą go zlikwidować, natomiast Arnie dostaje w tym momencie, kurde, jakiegoś flashbacka, no i robi z tymi ziomkami... Uaktywnia mu się I Know Kung Fu. Tak, I Know Kung Fu mu się uaktywnia i z tymi, kurde, ziomkami robi, no kurde, robi masakrę. Wgniata ich ten, łamie kilka kości, wgniata kogoś ten. Skręca głowę, rzuca o beton. Obiera komuś broń, strzela, zabija go, potem tę broń porzuca, prawdopodobnie jakaś przyszła scena by była dużo prostsza, gdyby on miał broń, więc musiał ją porzucić. W każdym razie robi tam masakrę i cały okrwawiony biegnie. Chodzi do domu, zasłania wszystkie okna, że on widzi, o co chodzi, nie? Coś tam ten. Jak się mówi, byłem w Ricoh. U tych rzeźników, znowu kolejna osoba. Tak. U tych rzeźników pewnie zamieszali ci w głowie. Tak. Oni ścigają mnie. Nikt cię nie ściga, wszystko jest okej, siadaj tutaj, zaraz wezwę lekarza, nie? On pokazuje, że cała krew. No i ona dzwoni do jakiegoś ziomka. Widać go nawet przez chwilę, to jest Michael Ironside. Znany aktor głównie z grania psychopatów oraz grania Verhoevena, bo Verhoevenie też grał w Strażnikach Kosmosu. I był głosem Sama Fishera, jak ktoś grał w Splinter Cell gry, to on jest głosem Sama Fishera. No i po chwili, kurde, gaśnie światło i ktoś zaczyna do niego strzelać. Nie, bo Arnie był w kibelku i wychodzi z tego kibelka, bo już po prostu umyć. I wtedy gaśnie światło. Gaśnie światło i nagle się okazuje, że ten, że już jest jakiś ten... Ktoś niego poluje, ktoś niego strzela, ale nie trafia. Ale znowu nie trafia. Arnie unika. Się okazuje potem, że ten, kto strzelał, to jest nie kto inny, a żona Arnolda. Tak. O co chodzi, kurde? O co chodzi? Żona chce mnie zabić. Nie? Jacyś ludzie chcą mnie zabić. Mój kumpel chciał mnie zabić przed chwilą. Tutaj moja żona chce mnie zabić. O co w ogóle chodzi?
Tymczasem Tasza on z tą próbuje coś tam opowiadać, go zagadywać i widzimy za jej ramieniem, jak na korytarz wchodzą ci kolesie, no. którzy właśnie tam tutaj wpadają, żeby wezwani właśnie przez Lori. Ale Arnie to zauważa, gasi Sharon Stone prawym sierpowym i bierze nogi za pas, i ucieka do jakiegoś tam kurczę hotelu. Tak, chyba. On bierze sobie jakieś miejsce w jakimś przypadkowym zupełnie hotelu, wchodzi do pokoju i ledwo zdąży wejść, już dzwoni telefon w tym pokoju. A telefon bardzo fajny. Telefon jest bardzo fajny, bo to jest taki wideofon z taką klapką. Ale kurde, przewidzieli, że będą pionowe obrazy. Bo jest kurde, jest pionowy obraz, kurde, no przewidzieli. Jeśli przewidzieli. Rozmawiamy z osobą, no to chcemy widzieć portretowo. No, przewidzieli, no. bardzo fajny telefon dzwoni. I dzwoni jakiś kurde ziomek i mówi mu, kurde, słuchaj stary, jestem twoim przyjacielem z Marsa, ze służby. Z agencji. No. Z agencji. Miałem cię odnaleźć, jeśli byś zniknął. Zniknąłeś, więc cię odnalazłem. Tutaj zostawiam ci, wyjrzyj za okno, przez okno mówi. On tam stoi właśnie, gościu, on i ma tu dla ciebie walizkę, ale najpierw pamiętaj, wiedz, że masz w głowie nadajnik i za chwilę cię namierzą. Dlatego zmocz ręcznik i nałóż sobie na głowę, ponieważ to z jakiegoś powodu powstrzymuje promieniowanie i nikt tego problemu nie zauważył i nie naprawił w tym systemie. I rzeczywiście Arnie zakłada sobie taki turban z ręcznika na głowę i w tym momencie ci kurde złoczyńcy, którzy jadą samochodem, już tam mieli ten sygnał i im się ten sygnał zagłuszył. To a nie, jeszcze straciliśmy sygnał, prawdopodobnie w okolicy jego głowy znalazło się coś mokrego. Ale może kurde, no, ja bym bardziej folię założył, co jedyna, nie? Jedyna słabość tego systemu, mokre przedmioty. Mokre przedmioty na głowie. I Arnie wychodzi, wybiega do tego ziomka, tego ziomka już nie ma, jest walizka, jest taka super zabawna scena. Tam jakaś taka babcinka przychodzi, widzi, kurde, walizka i zaczyna mu zabierać tą walizkę. Arnie mówi, nie, to jest moja walizka, to jest moja tutaj, znaleziona, nie kradziona. Arnie, to jest moja walizka, zabiera jej, tak się pięknie kłania w tym turmanie, według mnie zupełnie wygląda. A ta babcia oczywiście mu fakulca tam pokazuje, Ponieważ Polverhoven. Ale to było zabawne. Ta przemoc jest dobrze kreskówkowa, przeciwnie do niektórych innych, to jest dobrze kreskówkowa. Zabawne i to jest takie urocze, bym powiedział, to jest urocza też swojej zabawności. Arnie jedzie gdzie? Arnie jedzie, zdaje się, do opuszczonej fabryki na krańcu miasta. A mi się wydaje, że on kurde jedzie do tego budynku, który budowali. Ale tam był tylko szkielet tego budynku, no ale dobra, nie. Ale nie. Nie? Ten ziomek zły, Richter, nawiasem mówiąc, mówi, że jest w fabryce cementu. Jest w fabryce, zapamiętałem. Okej, dobra, to jednak jedzie. Ponieważ pierwszy raz w życiu ktoś mówi, wie coś o tej fabryce, wie coś o tym miejscu. No to okej, rzeczywiście jedzie tam, gdzie wszyscy złoczyńcy, dokładnie do tej samej fabryki, co zawsze. Ta sama fabryka, co zawsze, chociaż tym razem jest taka bardziej betonowa. Tak, obok jacyś kolesie kują Robocopa tematycznym, jeszcze dalej jakiś gościu robi sobie twarze w takiej drukarce 3D. Więc to jest właśnie ta fabryka. Obok jeszcze Joker, kurde, ten. Tak, Joker właśnie wychodzi z kwasu. Wychodzi z kwasu, więc to jest sama fabryczka. I on tam otwiera tą walizkę, a tam się okazuje, że kurde jest też taki wideo, no magnet, przenośny magnetowi, który wygląda jak taka wielka szafa. On i mnóstwo takiego szpiegowskiego giru ma oraz gigantyczny ekran z Arnoldem. I mówi do niego Arnold. Na razie jest Arnold z trochę inną fryzurą. Tak, mówi, słuchaj, cześć, tu widzę, że ze mną rozmawiasz. Jeśli ze mną rozmawiasz, to prawdopodobnie masz ręcznik na głowie i się sprawa rypła. I zastanawia się, o co chodzi. Na początku musimy pozbyć się nadajnika. Weź to, pokazuje mu takie szczypce, on bierze takie wielkie szczypce, włóż sobie je do nosa, one są samo naprowadzające, wyciągną ci nadajnik. I wkłada sobie do nosa i tutaj jest przejście znowu na ten efekt specjalny. I znowu nie widać tego przejścia. Nie widać tego przejścia. Dopiero widać, jak Arnold zaczyna wyciągać sobie taką kilkucentymetrową wielkość ping-pongowej piłki. Mi się wydaje, że takiej pięści. Nie, ping-pongowa piłka. Ale wyciąga sobie takiej wielkości z nosa nadajnik, takiej wielkości piłkę z nosa sobie wyciąga, z dużą ilością krwi, bólu i zniszczenia twarzy. Wyciąga sobie taki wielki nadajnik i sprytnie go wrzuca, wcinał czekoladę wcześniej, czego nigdy nie robił wcześniej, ale Arnie akurat wcinał czekoladę, dlatego żeby móc ją tam później dać szczurom, żeby uciekł na pożarcie. No i mu ten Arnie Prime to jest ten... On się nazywa Hauser. Hauser mu mówi, że słuchaj, musisz lecieć na Marsa, tam musisz do jakiegoś miejsca pójść. Pójść do hotelu, pokazać kartę i tam wszystko się wyjaśni. On tam jeszcze ma w tej walizce kupę, po pierwsze jakieś tam fałszywe dokumenty, co Amaza i kupę kasy, która wygląda jak trochę pieniądze z Monopoly. To są marsjańskie dolary czerwone, ja tam zatrzymałem, tam nawet widać coś o Marsie. Marsjańskie czerwone dolary. No i... Co ciekawe, bo na Ziemi się rozliczą w kredytach, a na Marsie są dolary. Ciekawe w sumie. Ale w tym momencie do tej całej... Tam jest jeszcze jedno urządzenie, ale to już nieistotne. Znaczy będzie istotne za chwilkę, jedno specjalistyczne urządzenie. W tym momencie
On tam po drodze, on w tym momencie jeszcze, tam po drodze jeszcze jakąś taksówkę rozbił czy coś, w każdym razie... Aha, pojawiają się zły Richter. No i go tam gonili, generalnie w tym momencie go już doganiają, kiedy tak, on jest tutaj. Tak, ale tam jeszcze był taki urządzenie w trakcie zegarka i Arnie tak. mówi, get your ass to Mars, get your ass to Mars, come on, jest. Get to the chopper, get to the spaceship, come on, get your ass to Mars. I podobno ten get your ass to Mars to było to, co Arnie jego wkład w film, on to wymyślił. A to wymyślił. A nawet pokazywałem, co to jest za urządzenie, to jest, kurde, hologram Duke Nukema. Tak, to jest Holarni. Holarni. To jest hologram Duke Nukema i... Arni przez chwilę się bawi tym hologramem, potem go odkłada. Tak. A potem ucieka, bo go goni... Pojawiają się ci źli. Ten źli goni go zły. Na szczęście zły goni, zaczynają tego szczura gonić, który zjadł ten nadajnik w tej czekoladzie, więc Arnie... Szczur biega, bo jest przerażony po całym pomieszczeniu, tak. Nie myślą, że to Arnie gdzieś tam się turla za tymi tutaj przepierzeniami. I Arnie dzięki temu swojej pomysłowości ucieka i już za chwilkę będzie na Marsie. Będzie na Marsie, ale najpierw jeszcze scenka na lotnisku. Przylatuje taki statek na lotnisko i na lotnisku widzimy nie Arnolda, tylko widzimy jakąś bardzo dużą osobę kobietę. To już jest na Marsie. To już jest na Marsie. To już na Marsie. Tak. Widzimy tak, taka duża baba idzie. Duża kobieta, generalnie kręcąc to, szukano, bardzo długo szukano aktorki, które będzie porównywali wielkości z Arnoldem. Priscilla Allen nazywa się i to chyba nawet jest prawdziwe nazwisko, tak mi się coś wydaje. Widziałem na dokumencie. Nie wiem, czy to jest prawdziwe nazwisko tej aktorki, ale osoba nazywa się Priscilla Allen, ma na to fałszywe dokumenty. Ona tam idzie, jak długo pani tam będzie, mówi dwa tygodnie będzie, trzyma pani coś tam, jakieś owoce, warzywa, coś tam przywozi mięso, ona to mówi dwa tygodnie i zaczyna coś się z tą twarzą robić. W międzyczasie w tle jest też Richter, który też przyleciał. Też przyleciał, już szuka Arnolda. Masa szuka właśnie Arnolda i właśnie zauważa kątem oka, że dzieje się coś dziwnego przy kasie tutaj, przy odprawie. Ale właśnie ta osoba zaczyna robić jakieś dziwaczne miny, potem się rozciąga, potem pociąga się za ucho, wysuwa się w ogóle taki rdzeń. No i właśnie to jest jedna rzecz, która mi nie pasuje w tym efekcie, bo sam efekt jest super. Później jeszcze... No wiem, że to się nie mieści, ja rozumiem. Tak, tak. Ten rdzeń jest taki długi, a głowa Arnolda jest też, nie mieści mu się ten rdzeń w głowie. To jest, nie wiem. To jest no troszkę, jak już przesadził licencją poetycką, tu się zgadzam jak najbardziej. No gdzie jeszcze głowa Arnolda w środku, tak. Nie? Tego nie powinno być, to prawda. Wygląda genialnie i dodatkowo też jak to wyjeżdża, to jest rany boskie. Tak. Przed chwilą to był człowiek, nie? Tak. A tu się coś wysuwa. No dlatego to jest takie kurde dziwne. To jest to trochę jest przesadzone, szczególnie, że efekt potem i wcześniej jest genialny. Jakby tego nie było, to on by był zupełnie do uwierzenia. A w tym momencie, jak kurde widać, że w miejscu, gdzie powinna być głowa Arniego, jest kurde rdzeń z jakimś czymś, no to jest trochę przesadzone. Ale potem właśnie pociąga za to ucho i rozsuwa się tak jak takie szuflady, tak. Stopniowo rozsuwa, też mocno przegięty, mocno przesadzony, mocno niepotrzebnie skomplikowana technologia, rozsuwa się coś i w środku jest Arni. I jest krótki dokument na YouTubie, gdzie jak to kręcono i też czytałem troszkę o tym, bo ta scena naprawdę jest fajna. Najpierw próbowano zrobić tak, żeby faktycznie Arnold był w środku, że to co się rozsunie, głowa Arnolda, potem kombinowano, to się nie mieści, spróbujmy postawić Arnolda z tyłu, że będzie zasłonięty przez to urządzenie, też się nie da. W którymś momencie już to musiałoby być dużo większe niż głowa Schwarzeneggera, no ale znowu Schwarzenegger byłby mniejszy i on się nie zmieści do środka, więc zapada decyzja, robimy mechanicznego Schwarzeneggera, oddzielną głowę mechaniczną Arniego do tej sceny, o czym nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że ten Arnie był w tej scenie mechanicznej, jak jest tam w środku i tak się wysuwa z tego. Bardziej mi się wyglądał stopklatkowo, dlatego że był mechaniczny, więc wyglądał jak prawdziwa głowa, ale tak nagrana dziwnie. Ale gościu, można to zobaczyć na YouTubie, gościu pokazywał ten rekwizyt i te rozsuwające się szufladki, także pokazywał to. Więc to efekt, efekt jest mocno nieprawdopodobny i mnóstwo różnych trików jest użytych, żeby ukryć te wady perspektywy, choćby i wielkości, ale wygląda naprawdę genialnie. Naprawdę genialnie, Arnie to zdejmuje, potem rzuca w tych żołnierzy, którzy właśnie przybiegli. Znowu element komediowy, tak. Głowa mówi coś tam. Uwaga, niespodzianka i trach. Eksploduje. Eksploduje. Głowa eksploduje, chyba przez to się rozbija szyba, zaczyna powietrze uciekać i tam ci ochroniarze włączają taki guzik, żeby się opuściły zasłony, które zablokują ten sektor. Właśnie, ktoś, bo tam przez chwilę wieje, chyba z minutę wieje, wszyscy uciekają, Arnie gdzieś tam uciekł, ktoś przytomny wcisnął guzik i zamknął grodzie. Tak, i Arnie mu się udaje zwiać pod drugiej stronie tej grodzie, więc uciekł. A źli są niestety zamknięci w środku. Szefem ochrony na Marsie jest Guldu Kadzy. Wiem. Mark Alaymo, aktor, który jest dużo mniejszy niż by się wydawało ze Star Treka. Dziwne co, nie? No, jest taki totalnie chudy. Ale jest mały i chudy, to prawda, ale jako kurde Guldu Kadzy to ma taką kurde ma to. Klatę, zbroję klatę. No, tam kurde jest główny zły już. Zaczynał już tutaj karierę bycia głównym złym w serialach, w filmach, no science fiction w każdym razie. I tam cały czas się pojawia ten ziomek. Bo tam tak, on jest szefem ochrony. To jest takie mocno trzecioplanowe, ale mocno zarychowane ze sobą na postać. Pojawia się cały czas po troszeczku. Arnie ucieka, idzie do tego swojego hotelu.
do którego miał się zgłosić i tam poza pokojem jest dla niego przygotowana też paczka. Tak. A w paczuszce jest chyba tylko karteczka, co nie? Chyba jest karteczka, która jest zwiniętą ulotką i tam jest, ulotka jest z klubu nocnego i tam jest napisane zapytaj o Melinę. Arnie jeszcze bierze pisaka, który jest notabene zupełnie współczesnym szarpim amerykańskim, pisze też Melina na tym i się okazuje, że to zostało napisane przez niego, bo jest ten sam charakter pisma. Więc to pisał jego wcześniejszy Arno. Tak, sprawdza. Sprytnie tu Arnie ogarnął, żeby Arno sprawdzić, czy on to sam napisał. Hmm? To bardzo, bardzo sprytniarz z niego. No i chce się tam udać, wychodzi przed hotel i tam tego zagaduje do niego taki taksówkarz. Taksówkarz, który wcześniej go zaczął, jaki tak, Benny. Tak, jeden z tych nachalnych taksówkarzy, tak. który zawsze pomoże i zawsze jest chętny i w ogóle tutaj ja wszystko ogarnę, wszystko zawiozę. Wszystko. I on mówi, zawieź mnie do klubu nocnego, a on mówi, co ty, nie ten klub, bo ja cię zabiorę do innego. Tam gdzie są te niezmutowane prostytutki są w nim. Czyste kobiety są, tak. Nie tam, gdzie ci będziesz tam chodził, kurde. Ale zawozi go. O tym też nie mówiliśmy, ale na Marsie istnieją mutanci, ci robotnicy, ze względu na to, że żyją w niskiej zawartości tlenu, a dużej zawartości promieniowania, zaczynają mutować. I w ogóle mają moce psychiczne. Dostają też mocy telepatyczne. Dokładnie. Tam jakaś do niego podchodzi dziewczynka, chce mu wróżyć z ręki i tam w ogóle... Tak, mówi, przewidzę, taki... kiedy się urodziłeś. No, przewiduje. Co do miesiąca, no ale przewiduje. Przewiduje. Więc są tam, są i mutanci i są psionicy i Armii wchodzi do klubu, i pyta o tą całą Melinę. No, jest zajęta, ale tutaj masz wolną pannę, która ma potrójny biust. Tak, ale Arnie mówi, nie, ja tu czekam na moją i kładzie dużą ilość marcjańskich czerwonych ale dolców. Ale potrójny biust tej pani przeszedł chyba do kanonu tak, jest w ogóle sci-fi to jest chyba jedna z najbardziej... Jeśli można powiedzieć o wkład w Total Recall do kanonu sci-fi, to są właśnie kobiety z trzema piersiami. Tak. To jest chyba najwięcej, co ten film włożył generalnie, przynajmniej estetycznie, do kanonu science fiction. No i ta Melina w końcu przychodzi, zabiera go do jakiegoś pokoju. I Arnie oczywiście dostaje w pysk. No i dostaje w pysk, ponieważ zawsze potem dostanie buziaka, ale na pewno musi dostać pysk. No bo poszedł, zniknął bez tego. Tak, zniknął bez słowa w bez ogóle. Słowa, zniknął. Przepadł na jeszcze miesiąc, miesięcy. Czy dwa? Więcej, chyba 6 miesięcy mija. O kurde. Tam minęło chyba 6 miesięcy, odkąd Arnie przepadł. No w każdym razie kilka miesięcy minęło. Gdzie byłeś, Arnie? On na to, już nie nazywam się Arnie. Teraz nie wiem. Nazywa się Hauser, teraz się nazywam Doug Quayle. Nie wiem. Quayle? Quayle był w nie pamiętam cię, nie wiem kim jesteś, musisz mi pomóc, bo miałaś mi pomóc. Tak. Ona na to mówi mu, że ci nie pomogę. No już nie pomogę, bo jesteś tutaj posługusem Cohagena. Tak, i tak, pracuję tak. Dla Cohagena, bo jesteś z agencji. Zawsze wiedziałam, że... Zawodców. Tak, my jesteśmy ruchem oporu. Znaczy tak. Może nie mówi tego wprost, ale wiadomo, że Marsjanie ci... Tak, no, tak. A tu się właściwie... Z Marsa mają ten swój ruch oporu, który przywrócą jest niejaki kwadro, co było widać na graffiti i też w telewizji. Tu się w tym momencie dowiadujemy się, że on był tak naprawdę wcześniej, no już się wcześniej dowiedzieliśmy, że był w tej służbie, ale tutaj się okazuje, że on był właśnie tym właśnie jakimś takim ważną osobą w tej służbie i że chyba chciał się, że tak powiem, przeniknąć, wycofać. Ale się poznali, a potem poznał ją, potem się zakochał i potem się jej przyznał też, że jest, bo ona była przecież tak. A potem go zniknęło. A potem zniknął. Wsiada do taksy i wraca tam do siebie do hotelu i znowu, tym razem nie dzwoni telefon, ale dzwoni dzwonek do drzwi. A w Jack staje gościu, którego pamiętamy z tej pierwszej reklamy Recall, z metra. I gościu mówi, musimy teraz porozmawiać. I wchodzi tam do środka i mówi, że mamy taki problem, ponieważ nie jesteś teraz na Marsie. Jesteś teraz w Recall, ponieważ miał miejsce wypadek z twoimi wspomnieniami i to, co teraz postrzegasz jako rzeczywistość, to jest to twoje wspomnienie, które przeżywasz. A ja jestem tutaj w systemie zainstalowany jako bezpiecznik. Znaczy on tam mówi, że niby jest teraz w Recall, nie wydaje mi się, że istniała ta technologia. On generalnie jest takim odwrotnością Morfeusza z Matrixa. Tak, że chce go wyprowadzić z tego. Chce go wyprowadzić z Matrixa, nawet mu wstać pigułkę. No. Jeśli on zjeszczą pigułkę, to się obudzi, że ta pigułka jest symbolem tego, że się zgadzasz na wyjście z tej swojej śpiączki. Z tego mózg ci się jednak nie schajcuje. Jeszcze, żeby go zachęcić, przyprowadzasz on stąd. Zobacz, to jest twoja żona, ona też jest. Twoja żona. Ta, która chciała cię zabić przed chwilą. Ona też tu jest przecież, znaczy jest w Recallu, nie jest na Marsie, jest w Recallu. Tak, tak. No trochę już... bez sensu, Jarni już w tym momencie zaczął podejrzewać, bo to, że gościu jest osadzony w tym wspomnieniu jako taki bezpiecznik i wgrany jakby tam na stałe dla każdego prawdopodobnie, to by miał sens, nie? Że w każdym wspomnieniu umieszczają takiego gościa, który jest bezpiecznikiem i ma w razie czego wybudzić tego gościa, gdyby coś się stało, nie? Aktywują go pewnie jakimś tam zastrzykiem albo czymkolwiek. I on się wtedy odblokowuje i się pojawia. Ale jego może po prostu tam siedzi i mówi do niego w tym momencie. No ale to jest trochę bez sensu, że się pojawia na bieżąco od razu w tym wspomnieniu. W każdym razie... Mnie by się zapaliła lampka i Arniemu też się zapaliła, ale i to pewnie jemu się w każdym razie ta lampka dopiero zapaliła.
odpala w momencie, kiedy już bierze do ust. Nie, bo najpierw mówi, że no dobra, skoro jesteś wspomnienie, to mogę cię teraz zastrzelić, nic się nie stanie. Mówi, nie radzę, ponieważ to wtedy spowoduje pętlę i będziesz na zmianę sobą i na zmianę tym hauserem, nie? Tak, i to wszystko się zapętli. Mózg się zrasuje. Tak, i mózg się zrasuje, a potem na ziemi zrobię ci lobotomię, tak jak temu gościowi tutaj, kuzynowi i brata. I on mówi, dobra, to zjem tą pigułkę, już ją prawie połyka i wtedy widzi, że ten doktorek się poci. Że mu, tak, że kropla potu spływa. I wtedy Arnie, tu coś nie gra, no to na wszelki wypadek strzela mu w łeb. Tak, stwierdza, że taka wizja doktora się nie ma prawa pocić i mu rozwala głowę. No i w tym momencie, kurde, wpada ten zły jeszcze najpierw Sharon Stone się rzuca na niego, gdzieś tam się biją, nie wiem, czy jakimś nożem czy czymś, biją się. I Arnie już ją trzyma na muszce, mówi, no wiesz, chyba mnie zatrzeliś z tym twoją żoną, a wtedy mówi, daję ci rozwód, consider this a divorce. Jeszcze to nie było tak. Nikogo. Jak nie było tak? Oni go łapią, zamykają w kajdanki i prowadzą go do tak windy, tak? I z windy wychodzi ta... Ta jego dziewczyna, która przyjechała do klubu. Ta dziewczyna go ratuje, ta dziewczyna bije się z Sharon Stone. A, masz rację. Jest taka bardzo mocna walka, nie tak jak się kobiety biją, tylko taki karate się tutaj mocno odwala. I dopiero wtedy dopiero wtedy daje rozwód ten, aż Schwarzenegger dał rozwód. Nie, bo właśnie to jest ten moment, w którym jak gdyby widzimy, że ta jego brunetka, chciałem powiedzieć Nimona, bo oglądałem ostatnio ten, kurde... A ten, muszę go obejrzeć jeszcze, Melina. Melina, bardzo dobry film. Ta jego właśnie dziewczyna z Marsa jednak chciała sprawdzić, czy jest wszystko w porządku, uratowała go, przekonała się jednocześnie, że on jest tym uciekinierem naprawdę, bo ludzie tego... No przez chwilę on bił się z super złymi wilkami. Bije się z tą Sharon Stone, ale sytuację ostatecznie rozwiązuje sam Arnie, który daje jej rozwód, oczywiście strzelając jej w głowę. Bo tam wszyscy Ponieważ jest seria Paul Verhoeven i uciekają, a w tym momencie wjeżdża tą windą, czy wbiega w ogóle po schodach ten główny zły, ten zły Richter. Zły Richter. On tam jeszcze wcześniej było zasugerowane, że on jest facetem Sharon Stone, tu widzi, że ona nie żyje. Jest bardzo wkurzony. I jak na niego, to jest mnóstwo emocji, które mnóstwo on tam okazuje, że mu tak powieka trochę zadrgała, to ja byłem w szoku pod wrażeniem aktorstwa. I chce zabić tego Arniego, ale Arnie ucieka, przeskakuje przez taką ulicę, przeskakuje pod samą tą taką po to szkło, które dzieli tą całą kopułę od Marsa. Richter już nauczony doświadczeniem już wie, żeby nie strzelać. Nie, właśnie chce ich rozwalić, ale ma takiego swojego ziomka, który tam... Ten gościu, który bierze biega ze skanerem i zawsze wie, gdzie zarnie. Ten od sprzętu, który właśnie bierze tego Richtera. No co ty chcesz zabić? Nie możesz do nich strzelać. No, oni właśnie dzięki temu uciekają, bo biegną pod szybką. I Richter cały wkurzony niestety nie może ich zabić, ale on już widzi, że oni uciekają do tej właśnie dzielnicy z latarniami czerwonymi i jedzie za nimi. I oni tutaj znowu natrafiają na tego ziomka, tego taksówkarza. On tam zatrzymuje, bierze ich, no ale jadą za nimi. Oczywiście za nimi jadą ci źli komandosi, którzy za chwilę zabiją wszystkich w tej dzielnicy. Tak. No i ale oni podjeżdżają pod ten klub i tutaj taka trochę scena jak z francuskiego ruchu oporu. Oni wpadają do klubu do środka, jakiś ziomek otwiera tajne drzwi, wbiegają w te drzwi, zamykają się drzwi i tu wkładają tutaj, wiesz. No miejsce stolik i jakby coś stolik, to zawsze tu byliśmy. Tak, zawsze tu byliśmy. I to jest taka scena normalnie, jakbyś oglądał film o francuskim. Mogli tam posadzić sprzedawców cebuli. Tak, typowy film, kurde, o francuskim ruchu oporu. Nawet jest mini w tym filmie. I nawet jest to gdzieś w knajpie, także może dlatego miałem takie skojarzenie. Rzeczywiście jest tam taka mała bohaterka, bardzo obrotna, taka obrotna. Zaradna. Zaradna, chciałem powiedzieć, taka kurde z pazurem. Oczywiście pada ten Richter za nimi, a tutaj nikogo nie ma, monsieur. Ta laska mówi, monsieur, może jednak ze mną pójdzie, no on tam... A to kill em all. To kill em all. Wiadomo, bo reżyser to postanawia wszystkich zabić. Ponieważ już dawno nie padło 10 trupów naraz, tak, tam 20. Tak, robi się wielka rozruba z zabaru, koleś rzuca takiego wielkiego shotguna tej małej kobiecie. Ona tam robi jakąś tam rzeźb, jakieś nożami się napieprzają. No generalnie wybucha małe powstanko i wtedy dzwoni do Richtera ten główny zły i mówi, wycofajcie. Ale szefie, tutaj... A już tu prawie zabiłem Arnolda, masz go nie zabić, masz się wycofać. Czy ja ci każę
ten, myśleć. No, ja myślałem, że mam go zabić. Nie płacę ci za myślenie, nie masz myśleć. Miałeś go w ogóle nie zabijać. Ja ci nie daję tych informacji, żebyś miał myśleć. Tak. On mówi, przestań w końcu próbować zabić tego ziomka. Miałeś go złapać, cały czas miałeś go złapać, że chce. On cały czas tego zabić, kurde. Miał go tylko złapać. Wycofaj się. Wycofują się, wtedy ten gubernator zamyka wszystkie grodzie. I wyłącza wentylację, żeby odciąć tlen. Ponieważ on podnosi cały czas ceny powietrza, o czym mówił przypadkowy gościu w przypadkowym pociągu. Ale w tym momencie już na szczęście temu, kurde, Arniemu, jego dziewczynie i temu taksówkarzowi, oni już na szczęście są za tą strefą tego sektora. Dziś jak gdyby zamykają już za nimi. Mhm. Oni im się udało uciec. No ledwo, ale udało się uciec. I Arno zostanie zebrany, zdaje się, do kwatery głównej. Francuskiego ruchu oporu. Tak, francuskiego ruchu oporu i ten gościu, który ich tam prowadził, taki totalnie niepozorny gościu, też go kojarzy z miliona filmów. Tak. Mówi, że tutaj Kłato chce z wami widzieć. Siadaj tutaj główny przy biurku. Szef, główny, najgłówniejszy szef. Siadaj przy biurku, na biurku stoi rozwalona klawiatura od komodorka, zauważyłem to. Arnie sobie tam siedzi i mówi, no dobra, gdzie jest ten Kłato? Mówi, Kłato zaraz tu będzie. Odwraca się na chwilę, zaczyna robić jakieś dziwne ruchy. A potem się odwraca i okazuje się, że Kłato cały czas był mutantem, ponieważ jest bratem syjamskim, nierozwiniętym tego gościa i gość go cały czas trzyma pod koszulą, a pod spodem jest taki zdeformowany mutant. Też bardzo fajny. Który trochę mi przypomina Ojca Chrzestnego. W swojej manierze mówienia. Mówi wyraźniej to. Ale kurde, taki jest, wiesz, taki kurde, dystygnowany jak na takiego mojego glutawca. No wiesz, no kurczę, no. Miał dużo czasu myśleć. On tutaj taki trochę jak Yoda, taki wiesz, taki on jest taki mądry, to jest taki, no wiesz. Tak, no bo on jest takim telepatą, widzisz, te oczy ma takie niebieskie, nie? Że on jakby widzi w duszę, bo też on widzi, że Kłato może ci przypomnieć to, co zapomniałeś przez te wszystkie implanty pamięci. Tak, i mówi, potrzebujemy informacji, które masz w głowie, bo widziałeś te rzeczy, które mu... Tak, że Arnie sam powiedział, że prawdopodobnie mam w głowie coś, co może posadzić Kohegena na dobre, że może go odsunąć i... Musimy odkryć to, co widzisz, podaj mi ręce. Podaj mi ręce, będziesz widział. I on tam ma jakieś takie wizje, widzi jakieś takie kurde dziwne... A dziwne podziemia i dziwne urządzenia w gigantycznych takich halach. Tak, widzi jakieś takie dziwne rzeczy. Mm. Ale w tym momencie się nagle okazuje, nagle kurde wybuchają ściany. Tak, przez ściany wpadają ci komandosi w ogóle. Wpadają komandosi, robi się rozwałka. Oni odpalili te takie górnicze kombajny, które tam stały. Kombajny górnicze, wpadają, robi się rozwałka. I nagle kurde uciekają, ale nagle ten ziomek, taksówkarz wyciąga spluwę i zabija tego. Biednego Kłato, czy tamtego brata Kłato. Okazuje się, że ten taksówkarz, który notabene uwiarygodnił wcześniej, że jest w porządku, bo się okazało, że jest mutantem, okazało, że ma rękę z trzecim stawem. To się okazuje, że to jest ten brzydki Francuz, który współpracuje z Niemcami. Tak. I on zabija tego i Kłato i już kurde, poczekamy teraz, jak przyjdzie. Poczekamy i Kłato jeszcze zanim umrze, mówi Quaid, włącz reaktor. To jest dosyć też, taki cytat się czasem gdzieś pojawia w Soparku chyba, że włącz reaktor, Quaid, włącz go, włącz reaktor. Zaglądam mu w duszę, nie wiadomo, co chodzi. Zajrzał mu w duszę, zobaczył. Włącz reaktor. zajrzał do głowy Arnolda. Echo. Nie, żartujemy z Arnolda. Arnold jest super, naprawdę. To jest gościu, który osiągnął sukces na tylu polach, ogromny. Żarty można sobie robić, ale nigdy na serio. No i Arni ze swoją narzeczoną zostaną złapani i idą do biura Kohegena, ponieważ musi nastąpić tak zwany explaina bomb, czyli główny zły musi wyjawić, o co chodzi. Trzeba wyłożyć, o co chodzi. I tu się okazuje szokująca prawda, że tak naprawdę Arni jest ziomkiem tego głównego złego. Co gorsza, sam się zgłosił do tego, żeby mu skasować pamięć, żeby przeniknąć do organizacji tego ruchu oporu. I on generalnie miał być przynętą na Kłato, ponieważ jak Arnie był normalnie jako on i nawet jeśli udawał, że przechodzi na ich stronę, to nikt mu nie ufał na tyle, żeby go dopuścić do Kłato. Poza tym Kłato mógł mu odczytać mózg i zobaczyć, że jest fałszywy, dlatego i sobie skasowali mu tą pamięć. I tylko podrzucili mu w głowie sugestię, że jego głowie jest jakaś tajemnica, która może obalić Kohegena. I co ciekawe, tłumaczy to Arniemu sam Arnie. Z ekranu. I na końcu tej scenki jeszcze widać na ekranie, jak stoją on i Kohegen obok siebie. I ziomale najlepsi. I najlepsze ziomki. I teraz zabiorą cię zaraz na kasowanie pamięci, ponieważ musi znowu być mną. Także to jest ostatni raz, kiedy nie widzisz i w sumie widzisz kogokolwiek, ale spoko, będzie ci się podobało być mną. Tak. Także Kohegen bierze Arniego. Zaprowadzają go do ichniejszego biura, czy biura, do ichniejszego tam miejsca, gdzie oni tam mają te swoje maszyny, tak jak tutaj. To nawet nie jedno, a dwa, ponieważ dziewczyna Arnolda też chcą skasować. No bo Kohegen to jest kolega Arnolda, więc mówi spokojnie, skasujemy też tej lastę, pamięć. Podobała ci się, więc będzie twoją, teraz zaprogramujemy, że będzie twoją dziewczyną, więc bardzo zadowolony będziesz.
No i mówię, to idę na kawkę, mówi. Idę na kawkę, jak zawsze tutaj, jak w każdym sumującym się Bondzie, główny zły po opowiedzeniu całego swojego planu wychodzi i zostawiając głównego dobrego w sytuacji, która nie jest szczególnie trudna do ucieczki. Zawsze jeśli się zarządza. Czy jest trudna, czy nie jest trudna? No dobra, ale nigdy nie dba, żeby sprawdzić, czy oni na pewno zginą. Nie będę patrzył, jak umieracie, po prostu wyjdę. Ale skąd on miał wiedzieć, że taki przypięty pasami do krzesła Arnie, tego urządzenia, jest w stanie wyrwać cały, kurde, bok tego urządzenia z takim wielkim prętem, po czym oczywiście bić ten pręt jakiemuś biednemu naukowcowi w głowę. Tak, potem drugiemu chyba łamie jakąś kość, potem podnosi chyba taki stojak do jakiejś kropówki, czy czegoś wbija drugiego gościowi twarz, ponieważ reżysera Paul Verhoeven. I kiedy Arnie zmasakrował już całą obsługę techniczną, Bogu ducha winnych. Bogu ducha winnych techników, którzy tutaj 8-16 codziennie. Tak, to udaje mu się też uratować tam swoją dziewczynę. Czy jeszcze się jeszcze sobą pyta się? Ona mówi, czy jestem jeszcze z mną i całują się buzi. A cóż to znaczy być mną? Cóż to znaczy być? Tak, tak. I się wynoszą. I się wynoszą. Noszą i stąd mają blisko, ponieważ to biuro jest w kopalni, więc stąd jest niedaleko do tego reaktora, o którym mówił Arnie. A ten kurde Richter pyta się tego Cohagena, to co, mogę go już zabić? No możesz go zabić. Możesz go zabić. Jeszcze z tym reaktorem, bo nie powiedzieliśmy, Arnie w tej wizji słyszał, co mówią ludzie, którzy idą tam po mostku, bo Arnie pewnie tam był, po prostu dlatego to słyszał. Jak Cohagen, Richter i taki naukowiec rozmawiają o tym urządzeniu, czym ono tak naprawdę jest, że tutaj pomiary wskazują, że to ma 500 000 lat, to po pierwsze. Jacyś obcy to zbudowali, w środku jest taki wielki przycisk z ręką jakiegoś obcego. Taką trochę spokową, dziwną ręką, albo jak żółwie ninja. No. W każdym razie trzypalczastą taką ręką. Trójpalczasta dłoń z ciasta, jak wiedzą wszyscy fani Wilka, superbohatera. I że tutaj jest urządzenie, które jest całe zbudowane z turbinium, to jest ta ruda, która jest na Marsie właśnie i która jest tam wydobywana. I Richter mówi, a włączcie to, co? Zobaczymy, co się stanie, nie wiadomo, co się stanie, włączcie, nie? Zobaczymy. Całe jądro Marsa jest w ogóle z lodu takiego normalnego. I naukowiec mówi, ja bym nie ryzykował, ponieważ jak to włączymy, to może nastąpić reakcja łańcuchowa i stopić się cały turbinium, który mamy i nie tylko rozwalić całą planetę, ale co gorsza, stracimy źródło dochodu. Generalnie opcje są dwie, albo zadziała i się coś zrobi dobrego, albo nie zadziała i wszyscy wylecą. I zniszczy całą planetę. Więc obie opcje są generalnie negatywne dla establishmentu. Dobre rzeczy, nie lubimy dobrych rzeczy. Ale ja się nie dziwię w sumie, że nie chcą tego włączyć, jak nawet tego obcy nie włączyli w szkole. Jak może właśnie włączyli to i dlatego Mars wygląda tak, jak wygląda. Także też to nie jest bez sensu założenie, że ale, może właśnie włączyli i zniszczyli Marsa. Arnie ma, powiedział mu ten cały Kato to jest z innego filmu. Kejno. Kłato. Jezus Maria, wszyscy mają takie same dziwne imiona ci bohaterowie. Mówi, no, kazał mu włączyć. No dobra, to włączy. On chce to włączyć, jedzie tam. Oczywiście gonią się źli. Tu jest taka scena typowej bijatyki, strzelają do siebie. Ten Arnie używa kilka razy w sposób komediowy tego swojego Holodiuka. Raz używa go naprawdę, raz udaje, że go używa. Raz strzelają do niego przez 5 minut, a potem się okazuje, że to nie jest, ale ja nie jestem tutaj, jestem tam. I Arnie skakuje za rogu i później, zaczyna. Później wychodzi Arnie, udaje, że jest hologramem. Patrzy w inną stronę niż powinien. Tak. Myślałeś, że jesteś prawdziwy? Jestem prawdziwy. Potem ta jego dziewczyna dostaje na chwilę ten hologram. Generalnie jest... Także bardzo fajna sekwencja. Generalnie ten film się składa z pościgów. Ten film się składa z takich action bitów przeplatanych, taką troszkę naciąganą, ale dosyć ciekawą fabułą. I tam chyba po drodze chyba ten Richter musi zginąć, ale nie pamiętam. Richter zginie na później. Jeszcze po drodze jeszcze pojawia się ten cały Benny, który się okazuje, że jest zły i goni ich takim kombajnem górniczym, co Arnie załatwia go takim świdrem, który przypadkiem leżał obok. No. Arnie uruchamia swoje wspomnienia z pracy w budowlance i załatwia go. Robi mu tam w brzuchu, kurde, jakąś masakrę. No z tego, co czytałem w tym momencie, podobnież jest nagrana scena takiej prawdziwej śmierci tego Bennego, ale była ona tak strasznie przerażająca, że została wycięta z filmu. Ale nie wiem dlaczego, bo... Coś uznał, że to jest ten moment, w którym Verhoevenowi zwracamy uwagę, że jest za dużo przemocy. Ale w tym filmie normalnie to tak się trup ściele gęsto, plus to nie jest taki zwykły trup, to jest taki właśnie trup tego reżysera, czyli jak ktoś dostaje z karabinu, to tam kurde mu połowa brzucha. No dokładnie, każdy pocisk jest ten exploding round, nie? Więc tam się to nie jest normalny pocisk, który przebija, tylko eksploduje. Tam się leją, że tam kurde zabicie tego jednego Bennego...
gościa przy okazji, który zasłużył. No, wcześniej zginął w meczu przypadkowy koleś, który dostał kulę, bo Arnold stał tuż obok niego, a potem Arnie zrobił sobie z niego żywą tarczę, to znaczy już wtedy martwą tarczę. W ogóle Arnie też jest strasznym mordercą w tym. Jest potworem, kurczę. On nie może zabić człowieka normalnie, tylko musi mu coś złamać albo przebić mu twarz, ponieważ taka to już licencja artystyczna tego reżysera. Tak. No jak ten Richter ginie w sumie? Richter ginie później, ponieważ oni już jak już są przy tym reaktorze, to wjeżdżają taką windą, najpierw się tam naparzają, ale dziewczyna zostaje na chwilę na dole, Arnie wjeżdża z windą i tuką się w windzie z tym Richterem, ponieważ musi być jeden na jeden. To jest to, co mówiłem przy Robocopie, że nie ma w Robocopie trójce dobrego momentu jeden na jeden. Główny zły kontra główny dobry. A tutaj mamy, musimy ich na chwilę, ta dziewczyna musi dosłownie na chwilę zostać tylko w tyle, żeby oni dwaj mogli mieć jeden na jeden. I to jest dobre podejście. Że oni tam sobie walczą w tej windzie, potem Arnie wywiesza go z windy, a potem następuje taki windowierzec, taki kamień i odcina mu dłonie, ręce temu Richterowi. Richter sobie tam spada na dół, Arnie wyrzuca te, jeszcze gada jakiś suchy tekst, nie pamiętam jaki, ale to jest Arnold, więc mu wolno. Wyrzuca te dwie ręce, potem wjeżdża na samą górę, ona za chwilę dołącza, bo znalazł jakiś zupełnie przypadkowy bloczek, który sobie wjechała na górę. Już chce włączyć, a tu wchodzi właśnie ten cały... A Goegen, który cały czas stał za rogiem. Tak, wychodzi i mówi, nie włączaj tego, bo jak to włączysz, to wszystkich na szlak trafi. Tak, zginiemy, ja tu wierzę, że stopi się cała planeta i wszyscy zginiemy, tak, ja tu mam bardzo dobrą wiedzę od bardzo fajnego mutanta, który jest telepatą, więc wie. I będę włączał. A Goegen mówi, nie, ja to wysadzę moim C4 i ma taki nadajnik. A miał to takie zupełnie małą bombę, ale wysadził tak. Wysadził kontrolkę. Jakiś korytarz i zaczęło tam. Nie, bo Barney, bo on to włączył. A, bo on to wyrzucił, tak, on to włączył odliczanie. Arnie szybko to zerwał i wyrzucił korytarz. Wyrzucił i wywalił jakąś właśnie, wywalił dziurę. Wywalił grudź pewnie jakąś i zaczął wywiewać. Nie? Wszystkich wysysa. No i wysysało. Znaczy nie wysysa, tylko to nie jest tak jak wtedy na zewnątrz, nie, bo to nie jest. Ten tlen nadal tam biegnie, nie, tylko jest po prostu bardzo silny wiatr, który... Nie, no i wyrzuca na zewnątrz. Wyrzuca. Jeszcze nie. Najpierw Arnie musi przede wszystkim odpalić ten reaktor. Jego ręka... Nie, to jest tak. Na początku ich wysysa. Wszyscy, czy nie wszyscy. Nie, wysysa Goegena najpierw. Zaczyna wysysać, na pierwszy leci Goegen, tak. Już wylatuje na zewnątrz i już zaczyna powoli mu się tam twarz rozprężać. I Arnie wtedy, wiesz, no wtedy podchodzi ten... Tak, oni wiszą, bo już grawitacja już prawie, że działa odwrotnie, więc muszą... Ale udaje mu się odpalić ostatnim tym, odpala i też wszystkich wysysa. Tak, i obydwoje też wywiewa na zewnątrz i też zaczyna ich rozsysać i tutaj znowu Robotyn już zrobił trzy nowe kukły. Znaczy te dwie już były użyte. To jest chyba pięciominutowa scena, w której po kolei pokazujemy, jak kolejny bohaterów zaczyna coraz bardziej rozdymać. Oczywiście Goegena, ponieważ był pierwszy, to go rozdyma do końca. Tak. Brutalnie. Ale w tym momencie uruchamia się to urządzenie. Rozgrzewają się bardzo fajnie wyglądające rdzenie. Bardzo ładnie wyglądają. One są, czytałem o tym, no bo z akrylu, cały takiego przezroczystego, do niego świeci światło, a jest matową farbą pomalowane z brzegu, że wygląda jak taki popękany, rozgrzany metal. Ślicznie to czerwono się świetnie wygląda. Wpuszcza się w ten lodowiec, to jest pod spodem i zaczyna się uwalniać powietrze, ponieważ w wodzie jest tlen. I zaczyna się uwalniać do atmosfery. I nagle się okazuje, że wielki. W ogóle jeszcze scena, to jest, finał jest taki, że jadź bogatych ludzi, nie? Najpierw kochany facet w garniturze wypadł na zewnątrz i go rozessało, a potem widzimy, jak bogaci ludzie żrą w restauracji. Tak, a w tle widzimy, jak góra zaczyna parować. Tak. I takie gigantyczne, tu jakieś trzęsienie ziemi, wszystko się rozpada, tam ci mutanci w międzyczasie giną, bo umierają, za chwilę umrą, bo już prawie nie ma tlenu. Bo ten Goegen odciął tamtą tlen, nie chciał włączyć z powrotem, ale tutaj już leci fala powietrza. Fala powietrza, wybija w ogóle te szyby, wszystkie zrywa, wszystkie okna, ale już na zewnątrz już jest na tyle tlenu, że można sobie normalnie oddychać. Arnoldowi przechodzi, Melinie też już przechodzi, wszystko wraca do normy. Prawdopodobnie nigdy nie zostanie żaden tutaj permanentny uszkodzenia. Nie, nigdy nie będą zdeformowani do końca życia i zniszczeni. W środku, wszystkie ich organy nie będą zniszczone. Pytają się za rączki i widzą. Stoją sobie, wychodzą sobie na górę, wszyscy wychodzą na zewnątrz, mutanci wychodzą na zewnątrz i widzimy, jak jest niebieskie niebo, chmury, wiatr rozwiewa chmurki, wychodzi słońce. I niebieskie niebo na Marsie. Koniec filmu. Koniec filmu i oni mówią, czy to. Jeszcze muszą powiedzieć ostatnią rzecz, że Arnie i ta dziewczyna mówią, czy to aby nie sen, czy coś tam. To aby nie sen. Boję się to, boję się tego, że to nie aby sen. Jak to nie sen? Pocałuj mnie, zobaczysz, że to nie jest sen. I się tam całują. A jeszcze jak się całują, to jest taki rozbłysk. No. I generalnie w filmach jest taki rozbryć, to znaczy, że się za chwilę obudzi, ale się nie budzi, tylko lecą napisy. Więc każdy może sobie zdecydować, czy Arnie aby na pewno się nie budził, a są ślady, które w filmie, które pokazują, że to może być. Ja osobiście uważam, że to jest wszystko wizja Arniego, który naprawdę zaraz siedzi w totalnikolu. Że ten naukowiec, czy ten inny gościu bezpiecznik. To był bezpiecznik. To wszystko, według, wszystko w tym filmie wskazuje na to, że to wszystko naprawdę dzieje się w głowie Arniego. No bo... Po pierwsze, ziomek mu opowiada w Total Recallu całą historię. Dokładnie wszystko, co będzie. Historię, słowo w słowo, co się stanie, co będzie. To jeszcze można zwrócić na karb tego, że dlatego zaszła ta kolizja, bo ten scenariusz jest tak podobny do tego, co się zdarzyło. Ale widzimy też jego laskę tam na tym ekranie. Na tym ekranie widzimy tą samą kobietę, dokładnie. A Arnie podał dosłownie trzy tylko informacje o niej i wytworzyła się dokładnie jej twarz. Tak.
Więc ja osobiście uważam, że to jest wszystko w głowie Arniego, on teraz leży tam w tym kurze. Właśnie tnął mu mózg, właśnie tnął mu mózg i właśnie mu wysysał mózg przez głowę. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że to jednak nie był sen, ale nie wiem. Ja uważam, że to był sen, to jest bardzo dużo, smutny film. Dużo wskazuje, ale generalnie w opowiadaniu też były takie głupoty, jak na przykład każda rzecz, którą ta agencja implantowała do mózgu, to zdawała się być czymś z rzeczywistości wyciągnięte. To jest głupie trochę, ale w opowiadaniu też się takie rzeczy głupsze dzieją. Potem mogę ci opowiedzieć, co się dzieje w opowiadaniu. Ale tak to prawda, znaczy ten film robi to, co robi bardzo często Dick w swoich opowiadaniach, bo... jak mnie spytasz, o czym jest ten film, to ten film należy do takiego w zasadzie podgatunku nawet już science fiction, który jest filmy o zrywaniu zasłony. To jest to coś, że w którymś momencie bohater dochodzi do takiego momentu, w którym się okazuje, że cała jego rzeczywistość nie jest prawdą. Najbardziej znany film tego typu to jest Matrix na przykład, nie? Ale jest też kilka innych filmów tego typu, że nagle się okazuje, że wszystko, w co bohater wierzył, jest nieprawdą kompletną. To jest bardzo często też motyw u Dicka, bo może nie wszystkie jego tam opowiadania czy książki są o tym, ale prawie w każdej rzeczy Dicka, choćby Blade Runner na przykład, nagle się okazuje, że wszystko, co bohater wiedział, jest kompletnie inaczej, nawet o nim samym. Albo cała rzeczywistość bohatera jest inna niż myślał, albo on sam nawet jest inny niż myślał. Nie? To jest motyw z Dicka. Trochę mniej, bo na podstawie Dicka jest też raport mniejszości. Tam jest trochę inaczej, ale też bohater jakby cały jego świat staje się ofiarą tego, w co cały czas wierzy. Nie? Także wszystko się odwraca przed jego... To są te filmy o zrywaniu zasłony, nie? Tak jak w Czarnym Księżniku z Oz, nie? Za zasłoną był ten gościu, który operował tym wielkim, w cudzysłowie, Czarnym Księżnikiem z Oz, a Dorotka zagląda za zasłonę i on mówi jeszcze, nie zagląda za zasłonę, nie zwraca uwagi na tego gościa za zasłoną, nie? Ale chodzi o to, żeby zerwać tę zasłonę i co rzeczywistość się przekształca. Ale powiem ci, że to, iż bardzo możliwe jest, że ten film cały dzieje się, że ta cała historia dzieje się w głowie umierającego człowieka, to dopiero zauważyłem bardzo późno. Mhm. Jak ten film oglądałem kiedyś, to zupełnie mi to nie przeszkadzało, że tam widać tą laskę, bo sobie uznałem, że po prostu jest to błąd w filmie. Że takie rzeczy się w filmach dzieją. Filmy niektóre są tak głupie, że są to takie zabiegi filmowe, że wiesz, są takie zabiegi filmowe, że coś widzimy i musimy to przyjąć, takie zawieszenie niewiary. To jest film, to tak ma wyglądać. Pamiętam, że to jest 3 sekundy, które później zostaje w twojej głowie zastąpione przez całą resztę filmu. Nie? Za drugim razem, jak będziesz to oglądał. To są takie okruszki, które twórcy zostawiają, żeby... Na pierwszym razem tego... Żeby nadać filmowi trochę więcej głębi, żeby on może miał więcej do znaczenia. To nie jest szczególnie mądry film, nie oszukujmy się. Ale takie rzeczy można fajnie w filmie rozmieścić, żeby za drugim, za trzecim razem też można było sobie coś oglądać. Za pierwszym razem wątpię, żeby ktoś, kurde, zauważył, że to jest aż tak... Tak na talerzu podane wręcz, że to jest wszystko sen, czy tam, kurde, jakaś wizja. Na pierwszym razem tego się nie widzi, nawet, kurde, no mógłby nie pamiętać, że właściwie była ona, no bo bym pamiętał, kurde, że 20 minut temu była ta laska na tym, szczególnie tam pojawia kilka sekund, szczególnie, że jak ona jest pierwszy raz pokazana, nie, chyba to jest ona też na początku w tym śnie, ale tego tak do końca nie widać, bo ona jest, ma ten hełm, więc to jest coś, co rzeczywiście daje nam możliwość z obejrzenia tego filmu drugi czy trzeci raz i odkrycia, ale wy już tego nie odkryjcie, bo nie odkryje się, bo już wam powiedzieliśmy, że to jest film o człowieku, który umiera, ale z drugiej strony każdy może równie dobrze traktować ten film jako rozrywkowe kino akcji. Bo jako ten rozrywkowe film jest zrobiony tak, żeby nie miał definitywnego znaczenia. Ten film jest tak, że można sobie zdecydować na końcu, czy ten rozbłysk to był budzący się Arnold, albo umierający Arnold, albo po prostu skończyły się i poleciały napisy. Nie? Tak. A Arnold dalej jest na Marsie. A jako rozrywkowe kino akcji z dużą ilością brutalności jest to jak najbardziej się broni. Jak najbardziej się broni. I naprawdę, kurde, to jest dobre science fiction. To jest dobre science fiction. Jeszcze mogę ci powiedzieć o tym opowiadaniu, które sobie przeczytałem, bo naprawdę tam ma kilkanaście stron opowiadania. I w tym filmie jest napisane, że to jest inspired by, i to jest prawda. Tylko że ten film do pewnego momentu adaptuje z 80% celnością 90% opowiadania. Dochodzi do, jest prawie że dokładnie zgodne z opowiadaniem do pierwszego momentu, w którym przychodzą ci agenci do mieszkania. Żona wychodzi w ogóle wcześniej, ona tam już później się nie pojawia, tylko wychodzi zanim oni przyjdą, ale też była podstawiona, ale wychodzi, dopiero wchodzą ci agenci i bohater zamiast z nimi walczyć, bo nie jest w książce Arnoldem, spoiler, tylko się poddaje im, a potem się dzieją rzeczy, potem następuje bardzo głupi zwrot akcji, a potem się kończy opowiadanie. Po tym dziwacznym zwrocie. Też są kosmici, ale w innym znaczeniu. I te 80% rzeczy, 90% opowiadania jest zaadaptowane z 80% zgodnością. Nawet ten gościu w biurze, McLean, nazywa się właśnie tak samo jak w opowiadaniu. Potem bohater nazywa się Quail zamiast Quaid,
ale Doug Quayle brzmi jak Dan Quayle, który był wiceprezydentem USA wtedy. Bardzo głupi polityk. Bardzo głupi polityk. Nawiasem mówiąc, za czasów Busha seniora, wiceprezydent. Więc zmieniono go na Douga Quayle'a. No i w sumie ten, nie pracował na budowie, tylko pracował w biurze. No i to w sumie wszystko. Większość się zgadza, nawet mówię o tych implantach, mówią o tym memory cap, że może się pamięć skończyć czasami i w takiej sytuacji po prostu kasują kupić kawałek, jakiś bezużyteczny kawałek życia, żeby wpisać te wspomnienia. Jest ten motyw, że nawet ten cały McLean mówi, że oddajcie mu połowę pieniędzy. To jest dokładnie to samo, bo Arnie został odesłany do domu z kopertą, z połową pieniędzy zwrócono i nic więcej. Jest jeszcze coś takiego w opowiadaniu, to akurat jest fajne, że oni przygotowują pamiątki. On nawet mówi, że dostanie pan pamiątki, pocztówki, inne rzeczy, zdjęcia zrobione pańskie na tym. Cały pakiet będzie, no mówił. Wszystko będzie się zgadzać. I ten gościu mniej więcej dokładnie to samo mówi, nawet mówi, że znajdzie pan przy sobie, to oczywiście skasujemy, więc nie będzie pan wiedział, że to powiedziałem. Wsadzimy pana, po zabiegu wsadzimy pana do taksówki, w taksówce się pan obudzi i będzie pan wierzył, że właśnie wrócił z lotniska. I właśnie przeleciał pan z tego Marsa, z tego urlopu. Więc wszystko będzie tak zrobione, że całej firmy pan nie będzie pamiętał. Że w ogóle nie będzie pan pamiętał i zwracamy pieniądze, jeśli pan w którymś momencie życia odkryje, że to jest fałszywe wspomnienie. Jesteśmy w stanie to zagwarantować. Także mamy przygotowane te pamiątki i nawet jest taka scenka, w której jak Arnie tam jest na tym zabiegu i podają te pierwsze leki, on wypełnia kwestionariusz, nie Arnie, tylko ten bohater. Ten on otwiera szufladkę i przygotowuje do niego te pamiątki, tam jest jakieś takie zdjęcie. Mówi, że jakieś, nie pamiętam, to były zupełnie przypadkowe rzeczy, bo on też ma być szpiegiem w tym wspomnieniu. Mimo, że tam na przykład są zapisane fragmenty wierszy jakiegoś gościa napisane błędnie, odkłada na bok, nie? Jakaś ekstremalnie cienkim papierze napisane coś tam, nie? To pasujące sobie do tego, do tak, historii. Tak, znaczy to jest taka wizja Dickowska, której on, nie wiem czy on, no Dick jak wiadomo, bez narkotyków nie pisał, tak. Ale od pewnego momentu w swojej twórczości, nie wiem czy to było sprzed tego momentu, czy po nim, ale generalnie to są takie przypadkowe elementy. To jest akurat bardzo fajne, to jest akurat bardzo fajne, jak goście sobie przygotowuje te dla niego elementy, które dostanie. Tam jest słoik zamrożonych, nie zamrożonych, tylko wysuszonych takich marsjańskich jakichś robaków, które on gdzieś tam wykradł, chociaż nie powinien i tak dalej. Także to później się tam pojawia w tym opowiadaniu. Także 90% tego opowiadania jest zaadaptowane prawie że idealnie w filmie. A później i koniec, chwila przed końcem tego opowiadania się rozjeżdża, nie? Że Arnie nie poddał się tym agentom, tylko zaczął z nimi walczyć i to ten film jakby eksploruje to, co by się zdarzyło, tak się gdyby poddaje, tak? Bohater nie był, tak, no. Bohater nie był, on tam i później przekonuje, żeby jeszcze raz skasowali pamięć, a potem następuje zwrot akcji. Czyli jak gdyby premis cały jest ten sam, ale tu się szybko kończy, a tutaj jest jak gdyby inna bardzo, ścieżka. Bardzo głupi, nie, jest bardzo głupi zwrot akcji, w którym ten, oni mówią, że ten, że żeby mu to zagrać, bo on nadal był tym agentem i tak dalej, no ale mówią, no dobra, jesteśmy agencją, w sumie myśmy cię to wplątali, to ci skasujemy tę pamięć. Arnie proponuje, bohater proponuje, no. Żeby może jeszcze raz mi skasujcie tę pamięć, ja wrócę do siebie, już nie będę więcej, nie? I no. Skasujcie mi to, zagrajcie. No ale ten Mars zawsze tam zostanie, to musimy to zagrać jakimś wspomnieniem, które jest tak dziwaczne, że nikt nawet nie pomyśli, że mogłoby być prawdziwe i wyciągnęli mu jakieś dziwaczne wspomnienie, w którym on jako dziecko szedł sobie gdzieś tam i zobaczył, ogląduje statek kosmiczny. Widzieli jakichś obcych, którzy w ogóle mieli zbadać, czy Ziemia ma być zniszczona i wyszło im, że Ziemia ma być zniszczona i mieli tylko nadać sygnał, żeby zniszczyć Ziemię, ale spotkali Arniego, czy no Arniego, Boże, tego całego Quayle'a. Tego Quayle'a i on im tam jakoś tam chyba pomógł w ogóle z dobroci serca i oni byli pod takim wrażeniem jego człowieczeństwa, że nigdy czegoś takiego nie spotkali, bo są obcymi bez duszy, a tu coś takiego spotkali, takie wspaniałe tutaj człowieczeństwo, że uznali, że dobra, nie zniszczymy Ziemię, dopóki ten chłopak żyje, ten Quayle. Jak on umrze, to dopiero zniszczymy Ziemię. I gościu mówi, takie wspomnienie to jest w ogóle nie ten. To nie ma szans w ogóle, żeby ktokolwiek to kwestionował. Przygotowaliśmy nawet tutaj, to jest podziękowanie od ONZ-u, tu jest jakieś tam gówno, ten... Tu jest ten taki specjalny jakiś kryształ leczący, który zostawili ci kosmici, już teraz nie działa, ale kiedyś działał. On dzieciak za młodu leczył ludzi nim, takie już nie działa i to mu podrzucamy. Tak. Takie coś mu nagrali. To nie koniec. Oni mu to nagrali i w tym momencie zaczął ktoś pukać. Dokładnie ta sama scena, która już była raz wcześniej. Niech pan tutaj przyjdzie. Co się dzieje? Co się zmotało? Zmotało się. Jedyne wytłumaczenie jest takie, że on takie wspomnienie już ma. Ponieważ to była prawda i naprawdę spotkał obcych. I naprawdę dopóki ten bohater żyje, to obcy nie najadą ziemi. Nie? Także musimy go teraz wybudzić i niech on żyje jak najdłużej, bo jak nie, to jesteśmy skończeni. Okej, no to jest takie typowe... To jest naprawdę Dickowski, już taki mocno narkotyczna jakaś taka wizja kogoś. I się cieszę, że na tym 90% ten film odjeżdża od tego opowiadania, bo opowiadanie jest... Dickowski, ale też myślę, że Lem takie coś mógłby też napisać, mi się wydaje, z tego typu zakończenie. No...
Czyli dobrze, że dobrze, nie ten, dobrze, tak, że... Tak, także całą resztę film eksploruje to, co by było, gdyby bohater się nie poddał, tylko zaczął walczyć i chciał ustalić, co się stało. No, to bardzo fajnie. No. Należy się cieszyć, że taki dobry film dzięki temu powstał na kanwie. Jest to bardzo dobry film akcji ze złotych czasów Arnolda Schwarzeneggera, z tego, kiedy Arnold naprawdę robił hit za hitem. Jaki on był wtedy duży. Nie wiem, zauważyłeś, jak on siedzi z tą Sharon Stone w łóżku, to na właściwie mu się, kurde, jak bokiem nawet ustawi, to jej nie widać. Kurde, taka szafa. Robił hit za hitem, dokładnie gra. W ogóle jest taki szarmancki, zabawny, taki lekki. Jeden z fajniejszych filmów, tak, z Arnoldem, jeden z filmów, w którym Arnie zachowuje się tak nawet w miarę normalnie, nie? Tak. Jako osoba nawet na początku, nie? Bo zwykle te filmy są filmami komiksowymi, bohater jest z natury przegięty, jak zobaczysz Komando albo jakieś inne rzeczy, no to to jest komiksowy film, w którym bohater jest niezniszczalny. Tak, zgada w ogóle jak robot, a tutaj normalnie... Przez jakiś czas filmu przynajmniej on jest człowiekiem. Jest człowiekiem, zachowuje się tak normalnie. Nie jest nad człowiekiem, tylko jest zwykłym człowiekiem. Zanim Marko Potem zaczyna ludziom łamać głowy i, kurde, rzucać ich betony, ale na początku jest w ogóle zabawny. Zresztą w ogóle ten film w ogóle jest przez swoją ciągłość trwania taki, stara być się lekki. Nikt z taką lekkością nie morduje statek osób jak Paul Verhoeven. No nie, no bo jego inne filmy są dosyć... No, Starship Troopers też jest komedią, tak jest, naprawdę. Jest, jest, też jest lekki. Znaczy, bardzo dużo ma akcentu. Ale Robocop jest na przykład dosyć ciężki, a ten jest... Ale jest ten specyficzny humor właśnie, ten, który się przejawia na przykład w tych wiadomościach, to są w Robocopie, Starship Troopers, tutaj humoru, trochę mniej, ale jest. Ale tego humoru, samego humoru jest trochę więcej, mi się wydaje. Arnie jest taki szarmancki w ogóle. Arnie jest szarmancki, bo Arnie jest już na tym etapie, kiedy uznali, że okej, to jest ten bohater, któremu wrzucamy one-linery, który on robi mniej więcej podobne rzeczy i filmy są pisane pod niego. Tak. Nie? To znaczy mówi vehicle, nie? Że film był od początku pisany z myślą o tym, że ten bohater będzie go grał i nikt inny nie może. Bo cały scenariusz jest ułożony pod niego, żeby on powiedział swoje teksty, wszystkie jeszcze, a tutaj Arnie nie mówi I'll be back, ale w kolejnych swoich filmach mówi praktycznie w każdym. Nie, tutaj naprawdę Arnie zachowuje się dobrze, dobrze się go naprawdę ogląda. Według mnie to jest chyba jego z lepszych filmów. Arniego się ogląda przyjemnie przede wszystkim. Nie? On ma coś. Czego Stallone na przykład za bardzo nigdy nie miał. On nie miał tej lekkości. Arnie ma lekkość. To jest gigantyczny. To, naprawdę, tak, właśnie. O, to jest lekkość. Szarmancki lekko. On umie na luzie to zrobić. Tak, na luzie gra. No. Stallone jest, obiektywnie, on jest dużo lepszym aktorem Stallone niż Arnie, ale Arnie dużo łatwiej osiąga właśnie ten luz w filmach. I Stallone niedawno to przyznał w wywiadzie, mówił, że mówiono, że tam jesteśmy wrogami, kiedyś byliśmy, teraz już nie jesteśmy i teraz mogę przyznać, że Arnold lepiej wykorzystał to, co miał w filmach i lepszą karierę sobie zbudował z tego, co miał, czyli z tej swojej postury i z tego swojego talentu. Tak. To co? Chyba starczy. Chyba starczy już tego Arnoldowania. Arnoldowania, bo się tu rozmaśliliśmy nad tym pięknym bohaterem, super Arnim. Szkoda, że nie może być tym prezydentem Ameryki. Nie może, bo nie urodził się w Stanach. Bo nie urodził się chyba, że zmienił konstytucję, ale wtedy nam grozi człowiek demolka. No, niestety. Więc może nie. Może nie. Bardzo... Kurde, obejrzyjcie sobie ten film, bo ten film się nie starzeje, naprawdę. To jest jeden z tych filmów, który można oglądać w kółko i pewnie wielu z was ten film w kółko oglądało. I kurde... Wydaje mi się, że tak. I można go cały czas w tym filmie jest dużo materiału, on jest fajnie napisany, on jest fajnie zrobiony, jest dużo detali takich fajnych, na które można zawiesić oko. Nawet jak się ogląda to piąty raz, to nadal można sobie coś znaleźć fajnego do oglądania. Oglądajcie. I co, na tym chyba zakończymy. Pozdrawiamy Borg. I MFX. Retrogradia.